Dzień dobry, nazywam się Anna Sosnowska. Z moim kolegą z Ośrodka Studiów Amerykańskich, doktorem Zbigniewem Kwietniem, będziemy dzisiaj rozmawiać o udziale Stanów Zjednoczonych i Polaków ze Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Uzgodniliśmy, że bardzo ważną okolicznością były zmiany w polityce światowej i zmiany na mapie w Europie, zwłaszcza w Europie Wschodniej, w wyniku I wojny światowej. I temu poświęcimy pierwszą część naszej rozmowy. Cóż, w ogóle należałoby chyba powiedzieć, że pierwsza wojna światowa to był koniec tego ładu, szczególnie europejskiego, który ukształtowany został w wyniku klęski napoleońskiej Francji, czyli prawie równo na 100 lat przed wybuchem I wojny światowej i który w naszej części Europy funkcjonował, no, na nasze nieszczęście i paru innych narodów, całkiem sprawnie przez nieomal wiek. Pierwsza wojna światowa miała to wszystko zmienić wbrew oczekiwaniom i planom tych, którzy ją zaczynali w 1914, i zmieniła również w skali światowej to, że Stany Zjednoczone po raz pierwszy wystąpiły jako czołowe mocarstwo świata, ale to dopiero pod koniec wojny. To powiedzmy parę słów o tym, jak wyglądała mapa Europy ustalona na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku, która niewiele zmieniona na południu Europy Wschodniej. Nieco się zaczęło zmieniać pod koniec XIX wieku, ale właściwie została nie tak bardzo zmieniona aż do czasów I wojny światowej. Więc zaczynając od obszaru, który nas najbardziej interesuje, czyli Europy Środkowo-Wschodniej, od Kongresu Wiedeńskiego, jeśli chodzi o ziemie polskie, były one podzielone między trzy mocarstwa, ostatecznie trzy cesarstwa: rosyjskie, austriackie, potem austro-węgierskie i niemieckie, które rozciągały się, no, dalej niż Ren na zachodzie, jeśli chodzi o Niemcy, a ówczesne państwo Habsburgów kończyło się już na Bałkanach, na południu. Tak, i graniczyło z Imperium Osmańskim, jeszcze kolejnym. Osmańskim, potem w XIX wieku tam mamy wyzwalanie się poszczególnych państw bałkańskich, i ta mapa pozostała prawie bez zmian, tak jak zresztą słusznie tu powiedziałaś, tylko na południu dokonywały się pewne zmiany. Natomiast jeśli chodzi o zachód Europy i południe Europy, to właściwie tylko zjednoczenie Włoch i zjednoczenie Niemiec, mniej więcej w początkach drugiej połowy XIX wieku, oznaczało istotne zmiany mapy politycznej. No, ale też o bardzo dużym znaczeniu, tak, dla historii całej znaczeniu, Europy, tak, dla historii powszechnej, tak. Poza tym, cóż, Grecja niepodległa, Belgia niepodległa, ale to były małe fragmenty mapy Europy. Natomiast po I wojnie światowej rozpadają się w Europie Wschodniej wszystkie oprócz niemieckiego imperium, imperium rosyjskie, imperium austro-węgierskie i osmańskie. I powstaje kończy się historia tych imperiów, powstają lub powiększają się już istniejące w zalążkowej formie państwa w Europie Wschodniej, bardzo liczne, czyli to nie jest tylko Polska, która się jednoczy z trzech kawałków po czasach ponad 100 lat rozbiorów, ale to okres po I wojnie światowej, po pokoju wersalskim w 1918 roku, to jest też okres, kiedy powstają liczne kraje Europy Wschodniej. Tak, i jedną z podstaw, powiedzmy, sukcesu, przynajmniej pozornego, jak się potem okazało, Stanów Zjednoczonych jako mocarstwa rozgrywającego sprawy europejskie, było to, że w programie pokojowym prezydenta Wilsona, w tych słynnych 14 punktach,
uwzględnione zostały nie tylko w przypadku Polski to, co potem zaczęto nazywać prawem narodów do samostanowienia, czyli zasada oparcia nowej mapy politycznej Europy o swobodnie wyrażoną wolę poszczególnych narodów, co oznaczało zgodę na rozpad przynajmniej dwóch z trzech wielkich imperiów zaborczych. Tworzył się po 1918 roku kraje, które dzisiaj nazywamy krajami bałtyckimi, z Litwą w innych granicach, Polska, Czechosłowacja, zupełnie z ziem Imperium Austro-Węgierskiego, no i też na gruzach Austro-Węgier powstaje Jugosławia. Część wschodzi, Austro-Węgier wchodzi w skład Jugosławii. Ze Słowenią, Chorwacją, powiększoną Serbią. Osobna Austria i Węgry. Bardzo korzystnie zaplanowana terytorialnie Rumunia. Tak, powiększa się zdecydowanie. Powiększa się Rumunia, powiększa się Bułgaria. Nie, państwo pokonane, a więc się trochę zmniejsza nawet. Okej, na rzecz właśnie Jugosławii i Serbii, tak? Rumunii i na rzecz Jugosławii, czy tego, co wtedy nazywano Królestwem Serbów, Chorwatów, Słoweńców. Oficjalnie nazwa Jugosławia dopiero 1929 roku miała funkcjonować. Dodałbym tu jeszcze Finlandię na samej północy i pewien szczegół, który dzisiaj jest prawie zapomniany. Jeśli chodzi o te państwa, które wyliczałaś przed chwilą, to te tak zwane nowe, to część z nich była rzeczywiście nowa w tym sensie, że nigdy przedtem nie było Jugosławii ani Czechosłowacji, nie było nigdy państwa estońskiego lub łotewskiego. Natomiast w wyniku I wojny światowej te narody uzyskały swoją państwowość, natomiast inne ją odzyskały. Finlandia, Litwa, Polska. Tu było to zresztą bardzo podkreślano. Twórcy tych państw w tej wersji po I wojnie światowej mocno podkreślali, że oto odbudowana zostaje, odrodzona nasza niepodległość. Czy Grecja też powiększyła swoje terytorium po Grecja I wojnie światowej? Próbowała to uczynić, ale uzyskała stosunkowo niewiele, bo praktycznie tylko Trację zachodnią kosztem Turcji. Natomiast w latach 1919-22 Grecja podjęła bardzo ambitną próbę uzyskania wszystkich terenów zamieszkałych przez Greków w Azji Mniejszej, czyli praktycznie zachodnich wybrzeży dzisiejszej Turcji, ale skończyło się to militarną porażką i ostatecznie tylko właśnie tę Trację zachodnią miało uzyskać. Jeszcze dalej od, na wschód od Europy Środkowo-Wschodniej mamy zmiany w Rosji, w pewnym sensie też związane z I wojną światową, bezpośrednio z rewolucją. Najpierw lutową, a później październikową w 1917 roku, a po klęsce Imperium Osmańskiego w I wojnie światowej też powstaje nowoczesne, już nie sułtańskie państwo tureckie. Narodowe państwo tureckie, które bardzo szybko stanie się republiką. Zupełnie inne i twórcy tego nowoczesnego państwa tureckiego bardzo mocno to podkreślali, a ich następcy do dziś to podkreślają. Że to jest nowa zupełnie Turcja, inna. To powiedz jeszcze parę słów o rewolucji, o związku między I wojną światową a rewolucją rosyjską. Mówiąc krótko, rewolucja rosyjska, już nie dzielmy ją na poszczególne etapy, wynikła z klęski, jaką Rosja poniosła podczas mniej więcej pierwszych dwóch lat I wojny światowej, gdy okazało się, że ogromne i mające niesamowity potencjał, również gospodarczy, państwo rosyjskie, po prostu nie było na tyle nowoczesne, żeby toczyć wojnę epoki przemysłowej. Doprowadziło to do klęsk armii rosyjskich i przesunięcia się frontu w 1915 i 16 roku znacznie na wschód, co dla nas jest ważne, od ziem polskich i litewskich. Ta niezdolność do prowadzenia wojny
przekładała się na pogarszanie się sytuacji no, materialnej, codziennego życia zwykłych ludzi i ostatecznie zaowocowało to kryzysem, który w 1917 roku przybrał formę przewrotu politycznego i końca monarchii rosyjskiej. Parę miesięcy potem proklamowano republikę, ale ta republika przetrwała znów niecałe 2 miesiące, obalona z kolei przez przewrót, który potem nazwano rewolucją bolszewicką albo październikową. I było to szczególnie dla nierosyjskich narodów imperium bardzo ważne z tego względu, że już rząd tymczasowy proklamował na przykład prawo Polski do niepodległości, a bolszewicy ogłosili ogólną zasadę prawa narodów do samostanowienia. Która się okazała w zgodzie z postulatem Wilsona, tak, wygłoszonym w przemówieniu 14 punktów. Do tego za chwilkę powiemy. Myślę, że widzowie mają już jakiś ogólny obraz kluczowego znaczenia I wojny światowej dla zmian w Europie. Przenieśmy się teraz na drugą stronę Atlantyku i powiedzmy o tym, jak pierwsza wojna światowa wyglądała z amerykańskiego punktu widzenia. Jakie miała znaczenie dla samych Stanów Zjednoczonych i dla zmiany Stanów Zjednoczonych w Europie i na świecie? Więc cóż, może zacząć należałoby od tego, że duża część Ameryki Północnej, czyli Kanada, oraz różne brytyjskie posiadłości w basenie karaibskim uczestniczyły w I wojnie światowej od 1914 roku. Więc była to w tym sensie geograficznym również wojna amerykańska od samego początku. Ale jeśli pod pojęciem Ameryki rozumiemy Stany Zjednoczone, oczywiście sprawa wyglądała inaczej i w zasadzie aż do 1917 roku przytłaczająca większość obywateli amerykańskich chciała zachowania neutralności. Prezydent Wilson, gdy po raz drugi wygrał wybory prezydenckie w 1916 roku, wygrał je pod hasłami takimi jak on utrzymał nas poza wojną. Oczywiście sympatie społeczeństwa amerykańskiego były podzielone. Większość, trzeba powiedzieć, sprzyjała Wielkiej Brytanii i państwom Antanty, no ale spora mniejszość, w sumie oczywiście rzecz biorąc, niemieckich Amerykanów, włoskich Amerykanów, była nastawiona raczej neutralistycznie, bo no, trudno było głosić, że tak powiem, słuszność sprawy, o którą walczą Niemcy. No, w Stanach Zjednoczonych było to dość trudne, więc stąd Niemcy na ogół optowali Amerykanie o korzeniach niemieckich, byli zwolennikami neutralności, tak samo jak Amerykanie o korzeniach irlandzkich, czy do pewnego momentu włoskich. To może być, myślałam o tym, że to może być też ciekawe dla widzów. Czasami wobec amerykańskiej polityki zagranicznej XIX wieku używa się słowa izolacjonizm. Ty mówisz o neutralności, które też mi się wydaje dużo lepszym terminem. Jak byś wyjaśnił różnicę między izolacjonizmem a neutralnością, czy też czasami zbrojną neutralnością? To był też termin używany w czasie I wojny światowej w Stanach Zjednoczonych. I czy tutaj możemy mówić o tym, że izolacjonizm był charakterystyczny dla początku XIX wieku, a neutralność dla początku XX wieku, czy to jest tylko kwestia ideologiczna, czy użyjemy tego czy tego określenia? Znaczy, nie jest to kwestia czysto ideologiczna, ale właśnie zaczynając od izolacjonizmu, to ten izolacjonizm oznaczał przez większość XIX wieku i chyba w początkach XX wieku było to prawdą, przekonanie, że Stany Zjednoczone politycznie nie powinny angażować się w sprawy europejskie. Natomiast jeśli chodzi o Pacyfik i Daleki Wschód, to zarówno amerykańska opinia publiczna, jak i kolejne administracje nigdy nie stały na stanowisku izolacjonistycznym. A jeszcze tym bardziej w Ameryce Południowej. A w Ameryce Łacińskiej to już w ogóle. No ale tu Amerykanie, przywódcy Stanów Zjednoczonych od samego początku, mówiąc Ameryka, mieli na myśli obie części tego kontynentu. Tak więc izolacjonizm obowiązywał jak gdyby na odcinku europejskim, o Afryce w ogóle nie myślano wtedy, natomiast już nie z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, już nie w Ameryce Łacińskiej i już nie na Pacyfiku.
na rzecz z kolei postawy neutralnej już w czasie I wojny światowej, gdy ta neutralność zostaje oficjalnie latem 1914 roku proklamowana przez prezydenta Wilsona, tym pojęciem nie obejmowano kontaktów gospodarczych z Europą. I tu, o ile większość tych przeciętnych obywateli Stanów Zjednoczonych nie chciała wojny, nie chciała udziału Stanów Zjednoczonych w wojnie europejskiej, o tyle powiedzmy elity gospodarcze i finansowe przyjęły pierwszą wojnę światową jako okazję do pożyczek, inwestycji, które będą bardzo opłacalne. Oczywiście były też małe stosunkowo grupki Amerykanów, które angażowały się otwarcie w działania propagandowe, a potem nawet nie tylko, na rzecz konkretnego państwa czy konkretnej koalicji walczącej. I tu na przykład sporo obywateli amerykańskich wstąpiło nielegalnie przecież do armii bądź marynarki kanadyjskiej. Od samego początku wojny. Inni wstępowali do francuskiej legii cudzoziemskiej. Tak. I ta tendencja, powiedzmy, sprzyjająca Antancie była, przynajmniej wśród wykształconych Amerykanów, zdecydowanie silniejsza niż jakieś próby proniemieckiej propagandy. Choć oczywiście byli pojedynczy obywatele amerykańscy o niemieckich korzeniach, którzy w 1914 roku udali się do Europy, żeby wstąpić do armii niemieckiej. Ale ich było bardzo mało w porównaniu z tymi, którzy walczyli po stronie Antanty. Jak byśmy mogli wyjaśnić tę neutralność amerykańską? Która interpretacja wydaje ci się najbardziej słuszna? Czy taka, która kładzie nacisk na wielonarodowy charakter społeczeństwa amerykańskiego, społeczeństwa złożonego wówczas, na początku XX wieku, głównie z imigrantów z Europy i ich potomków. I jednym z takich pomysłów na amerykański pokój było odcięcie się od europejskich konfliktów religijnych, narodowych i życie w pokoju i dobrobycie, dbanie o pomnażanie majątku raczej niż podrzynanie sobie gardeł. Czyli to jest jakaś jedna taka popularna i się wydaje dosyć atrakcyjna interpretacja. Inna kładzie nacisk na właśnie jeszcze bardziej na taki etos kapitalistyczny Ameryki, która wiązała dobrobyt z pokojem. Wolny handel, który miał przynosić korzyści mniej więcej wszystkim zaangażowanym, także z pokojem. Czyli wojna była wrogiem pomyślności gospodarczej i rozwoju gospodarczego. Jeszcze inna interpretacja kładzie nacisk na to, że Stany Zjednoczone aż do I wojny światowej były militarnie i dyplomatycznie, także gospodarczo, finansowo zbyt słabe, żeby stanowić, żeby być równym partnerem w tych globalnych, ale wówczas europejskich rozgrywkach między wielkimi siłami. I dopiero gdy były na tyle silne, żeby stać się różnorzędnym partnerem, wkroczyły do polityki światowej. Która interpretacja? Czy może jeszcze jakaś inna niż te trzy? Wydaje mi się, że najbardziej powszechna wśród Amerykanów była ta pierwsza w szerokim rozumieniu. Upraszczając rzecz, brzmiało to, zresztą to politycy i powiedzmy pisarze polityczni amerykańscy w XIX wieku często to podkreślali, że nasi przodkowie, w sensie ci imigranci z Wysp Brytyjskich, a potem w ogóle z Europy, po to stworzyli Stany Zjednoczone, żebyśmy nie musieli walczyć w tych ciągłych wojnach, które w Europie wybuchają. No, to już Washington w swoim pożegnalnym przemówieniu mniej więcej tak to sformułował, mówiąc, że tam zawsze będą wojny, bo tam jest za dużo monarchów, którzy mają ambicje. I właśnie po to Europejczycy wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych na stałe, żeby nie musieć płacić wysokich podatków, służyć w wojsku i walczyć w licznych wojnach europejskich, mówiąc krótko, żeby żyć w spokoju i polepszać ciężką pracą, uczciwą pracą swój byt. No i właśnie Stany Zjednoczone jako pomysł pewien polityczny
miały umożliwić realizację takich marzeń. I to było bardzo silne w społeczeństwie amerykańskim, również gdy zaczynała się pierwsza wojna światowa. Takie właśnie podejście. Stany Zjednoczone jako miejsce, do którego można uciec przed wszystkimi nieszczęściami trapiącymi społeczności europejskie. W tym wojny. W tym właśnie wojny, o cele których przeciętny poddany w Europie, a obywatel Stanów Zjednoczonych, których sensu nie bardzo rozumiał często. I z tym oczywiście musieli się liczyć amerykańscy politycy, a jeszcze bardziej kandydaci na prezydentów, a potem prezydenci. Chociaż Stany Zjednoczone wykazały już w historii zdolność do tworzenia wielkich i nowoczesnych sił zbrojnych w razie potrzeby, no w czasie wojny secesyjnej okazało się to bardzo mocno, a w 1898 Stany Zjednoczone stoczyły zwycięską wojnę z Hiszpanią, wówczas jednym z mocarstw europejskich, ciągle jeszcze. To jak możemy zrozumieć tę zmianę w nastawieniu polityki, no i w końcu całego społeczeństwa amerykańskiego, które było gotowe wysyłać swoich synów na front? Jak możemy zrozumieć tę zmianę, tę gotowość do zaangażowania się w politykę międzynarodową i sprawy europejskie, które zaczęły pierwszą wojnę światową właśnie na początku XX wieku, właśnie po wybuchu pierwszej wojny światowej? Myślę, że elity polityczne Stanów Zjednoczonych, te przynajmniej, które zainteresowane były sprawami międzynarodowymi, sprawami światowymi, których powiedzmy reprezentantem byłby właśnie prezydent Wilson, byłby prawie doskonałym, zdawały już sobie sprawę, że świat, no właśnie, że nastąpiła już wówczas globalizacja gospodarcza, która pociągnęła globalizację polityczną. Że mówiąc krótko, takie izolowanie się od Europy i jej problemów, jakie było możliwe przez większość XIX wieku, było choćby ze względów finansowych, ze względu na inwestycje, pożyczki, niemożliwe w realiach I wojny światowej, a biorąc pod uwagę potencjał Stanów Zjednoczonych, ludnościowy, gospodarczy, militarny w razie potrzeby, Stany Zjednoczone mogły odegrać rolę tego, który rozstrzygnie ostatecznie o wyniku konfliktów europejskich, bo sami Europejczycy ani nie będą w stanie ich zakończyć, ani nie będą w stanie stworzyć pokoju, który byłby trwały. Do tego jeszcze kwestia, ale to już może jest bardziej interpretacja, a potem propaganda, mianowicie przekonanie, że to, co Amerykanie uważają za swoje wartości, wolności obywatelskie, system demokratyczny i tak dalej, w większym stopniu jest reprezentowane przez mocarstwa Antanty niż przez państwa centralne. I przez te mniej więcej 3 lata, powiedzmy, przed rokiem 1917, administracja prezydenta Wilsona stopniowo, początkowo bardzo dyskretnie, popychała, powiedzmy, starała się popchnąć amerykańskie społeczeństwo w kierunku akceptacji takiego właśnie myślenia. Podkreślając cały czas, że najlepiej to, gdybyśmy nie musieli w tej wojnie uczestniczyć. Czyli mamy 1917 rok, Stany Zjednoczone przystępują do I wojny światowej. Dla samego społeczeństwa amerykańskiego to jest też okres konfliktów wewnętrznych, właśnie związanych z wieloetnicznym charakterem amerykańskiego społeczeństwa. Amerykanie niemieckiego pochodzenia, którzy obecnie stanowią największą grupę etniczną wśród białych Amerykanów, wówczas również stanowili duży odsetek amerykańskiego społeczeństwa, mieli też rozwinięte etniczne instytucje, z których część posługiwała się językiem niemieckim, takie jak kościoły, szkoły i gazety. No i to jest taki moment, w którym oni pod wpływem polityki międzynarodowej i
sił wewnętrznych musieli zadeklarować się jako raczej Amerykanie lub raczej ludzie o sympatiach proniemieckich. Tak? Czy to myślisz, że z takiej długiej perspektywy 100 lat to był jakiś ważny moment w amerykańskiej historii wewnętrznej? Tak, ponieważ ci German Americans, jak oni się sami określali i jak ich określano, musieli świadomie albo nieświadomie zdecydować się, czy są właśnie, tak jak powiedziałeś, przede wszystkim Amerykanami, czy przede wszystkim ludźmi o niemieckich korzeniach, albo wręcz niemieckiego pochodzenia, mówię o tych nowszych emigrantach. I przez właściwie do przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny oni mogli otwarcie i korzystali z tego prawa wyrażać swoje na ogół proniemieckie sympatie. Tak, ale to jest zrozumiałe, nie, prawda? Bo zaraz powiemy o Polakach, o nim, Amerykanach polskiego pochodzenia. O Amerykanach jeszcze, tak. Więc i czynili to. I czynili to, kładąc jednak nacisk głównie na to, że Stany Zjednoczone powinny zachować neutralność. Potem, gdy Stany Zjednoczone do wojny przystąpią w kwietniu 1917 roku, przytłaczająca większość z nich zadeklarowała bardzo mocno, że są przede wszystkim Amerykanami, co i tak nie uchroniło ich przed falą niechęci ze strony tych innych Amerykanów, wyrażającą się w jakichś często słownych zaczepkach czy złośliwych żartach z niemiecko brzmiącego nazwiska, a w przypadkach skrajnych dochodziło do fizycznej wręcz przemocy. Czasem, tak, na poziomie instytucjonalnym to jest koniec niemieckojęzycznych szkół w Pensylwanii, czy niemieckojęzycznych gazet, czy język angielski, chociaż jak wiemy, widzowie zapewne też nie jest zapisany w konstytucji jako język narodowy i oficjalny, takim się staje. Tak, i zresztą to nawet dochodziło, jak zwykle w takich przy takich wielkich procesach politycznych i społecznych, przybierało to czasem formy groteskowe, trochę groteskowe, jak na przykład tłumaczenie na angielski niemieckich nazwisk. Zmiana nazwiska, pan Schmidt stawał się panem Smithem, czy potrawy, których nazwy niemieckie funkcjonowały więc w amerykańskiej angielszczyźnie do tej pory, też zostały nazwy zostały zamerykanizowane. Na szczęście hamburger został. Tak, hamburger został, ale już zaraz... Hot dog Liberty sausage, jakiś tam rodzaj kiełbasek stał się Liberty sausage, mimo że poprzednio były znane pod niemiecką nazwą. I tu to jest może charakterystyczne dla I wojny światowej, że w okresie, gdy Stany Zjednoczone były neutralne, ta powiedzmy propaganda sympatyzująca z Niemcami funkcjonowała i była traktowana jako coś naturalnego. Ktoś ma niemieckie korzenie, zrozumiał, że sprzyja Niemcom. Zupełnie inaczej miało być w czasie następnej wojny światowej, ale to jest oczywiście inny zupełnie już temat. Zupełnie inne interesy i sympatie polityczne mieli Amerykanie polskiego pochodzenia. Nie stanowili tak licznej grupy jak Amerykanie niemieckiego czy włoskiego pochodzenia, ale na przełomie XIX i XX wieku około 4 milionów ludzi z dawnych ziem Polski przyjechało do Stanów Zjednoczonych. Około połowa to byli katolicy, około połowa Żydzi. Czyli okres I wojny światowej dla różnych grup etnicznych to jest okres zaangażowania się w politykę międzynarodową w Stanach Zjednoczonych i nakłanianie, skłanianie, popieranie takich postaw rządu, które sprzyjają krajowi pochodzenia w Europie. Czyli Polacy,
Amerykanie polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie popierali udział Stanów Zjednoczonych w I wojnie światowej, tak? Inaczej niż Niemcy, nie byli zainteresowani neutralnością, przyjęli z radością przyłączenie się Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej. No i też, jak podają źródła historyczne, szczególnie chętnie stali się rekrutami w czasie I wojny światowej. Powiemy kilka słów o zaangażowaniu Polonii amerykańskiej, Amerykanów polskiego pochodzenia. W roku 1917 to byli ludzie zwykle drugiego lub pierwszego, rzadziej trzeciego pokolenia. No więc cóż, można żeby zacząć od tego, że tak jak w kraju zresztą dokładnie, Polacy, również ci w Stanach Zjednoczonych mieszkający, mający obywatelstwo amerykańskie już najczęściej, nie byli jednolici. Aha. Tam dominowała tendencja orientacji na Antantę, tu narodowa demokracja była dominującą siłą polityczną w sumie wśród amerykańskich Polaków, ale był też znacznie słabszy nurt identyfikujący się z tym, co potem zaczęto nazywać obozem Józefa Piłsudskiego. Także do Europy, aby walczyć, gdy Stany Zjednoczone były jeszcze neutralne, pojechała grupa polskich Amerykanów, aby wstąpić do Legionów, ale również pewna grupa, żeby wstąpić ochotniczo do małego w sumie, ale istniejącego ochotniczego oddziału polskiego w armii rosyjskiej. Natomiast rzeczywiście większość Polaków reprezentowała orientację ogólnie antyniemiecką, a więc popierającą Antantę. Brak jednak Polski na mapie politycznej, no jedyny kawałek mapy politycznej Europy w chwili wybuchu I wojny światowej, gdzie było słowo Polska, to było Królestwo Polskie, czyli ta część zachodnia najbardziej zaboru rosyjskiego. Więc nie mogli prowadzić działalności na rzecz państwa, z którego ich przodkowie czy oni sami przybyli, w związku z czym najaktywniej, najskuteczniej działały różne instytucje tworzone wtedy, które starały się zorganizować materialną pomoc dla mieszkańców ziem polskich dotkniętych działaniami wojennymi. A więc była to działalność charytatywna w szerokim bardzo rozumieniu. Różne komitety na rzecz pomocy ludności polskiej, czy na rzecz pomocy mieszkańcom Polski, tworzone wtedy w Stanach Zjednoczonych, musiały jak gdyby nie wchodzić w sprawy polityczne w zasadzie. Bo inaczej niż na przykład Włosi amerykańscy, no nie mieli tego państwa, z którym, na rzecz którego mogliby działać. To wygląda na to, że też chcesz powiedzieć, że ci Amerykanie polskiego pochodzenia nie byli zdolni, nie byli w stanie też, powiedzmy sobie, intelektualnie czy politycznie zorganizować się na tyle, żeby przekonywać rząd Stanów Zjednoczonych do poparcia pomysłu na odrodzenie państwa polskiego. Czyli to w samych Stanach Zjednoczonych ten pomysł się nie narodził. Chyba taka dominująca i niekontrowersyjna interpretacja jest taka, że Amerykanie polskiego pochodzenia, zarówno pierwszego, jak i drugiego pokolenia, to byli ludzie słabo wykształceni, politycznie mało świadomi, pracujący w Stanach Zjednoczonych w przemyśle jako robotnicy i częściej w toku I wojny światowej, w tym okresie też, kiedy Stany Zjednoczone się w nią zaangażowały, raczej byli w stanie być zwykłymi żołnierzami, niż stworzyć istotny głos polityczny. Jak ty byś to opisał? Myślę, że bezdyskusyjne jest to, że Polacy jako grupa nacisku, etniczna grupa nacisku, a takich wiele funkcjonuje przecież wtedy już w Stanach Zjednoczonych, ciągle rzeczywiście byli jeszcze zbyt świeżymi przybyszami, aby zintegrować się jakoś skutecznie na tyle, żeby naciskać
właśnie na kandydatów do Senatu i Izby Reprezentantów, żeby intensywnie bombardować petycjami rząd Stanów Zjednoczonych. Natomiast to, że byli pracownikami fizycznymi, na ogół słabo wykształconymi dosyć, nie oznaczało, że to powszechne polskie marzenie o wolnej Polsce nie było wśród nich popularne. Tylko że większość z nich, tak jak zresztą większość Polaków w kraju, podchodziła realistycznie do sytuacji. Nie ma szans w tej chwili jeszcze, żeby Polska odzyskała niepodległość. I to wszystko właśnie około 1916-17 roku, szczęśliwie z punktu widzenia sprawy polskiej, zaczyna się zmieniać. Wspomniałaś o rewolucji rosyjskiej. Ona była o tyle ważna z polskiego punktu widzenia, że właśnie rząd tymczasowy oficjalnie stwierdził, że jednym z jego celów wojennych jest stworzenie niepodległego państwa polskiego. I w tym momencie rządy Antanty, a potem również Stanów Zjednoczonych po przystąpieniu do wojny, mogły oficjalnie zająć się polską sprawą. Wydaje mi się, że dla zrozumienia sytuacji musimy przenieść się znowu do Europy i powiedzieć widzom parę słów o Polskim Komitecie Narodowym, który został utworzony we Francji. On miał potem wpływ na powstanie Błękitnej Armii wciąż we Francji, ale w której Amerykanie polskiego pochodzenia stanowili dużą część. Jak możemy zrozumieć to, że właśnie we Francji te działania polskich, niezwiązanych z polskim państwem, ale polskiego pochodzenia, dyplomatów, polityków, liderów, były najbardziej skuteczne? Komitet Narodowy Polski, o którym wspomniałaś, został utworzony formalnie nawet nie we Francji, tylko w Szwajcarii, w Lozannie. Aha. I był on kontynuacją podobnego komitetu stworzonego jeszcze w kraju na samym początku wojny przez narodowych demokratów, który miał ambicję pozyskania poparcia Rosji dla jakiejś formy, powiedzmy, autonomii przynajmniej dla ziem polskich. W miarę jak z jednej strony rosyjskie stanowisko miękło, ale bardzo, bardzo powoli i stopniowo, jednocześnie Rosja przegrywała kolejne kampanie. I stąd tacy politycy jak Roman Dmowski uznali, że lepiej będzie, jeśli ten komitet nie będzie działał jak gdyby w takim ścisłym powiązaniu z Rosją. I stąd w neutralnej Szwajcarii znaleziono siedzibę dla tego, co przyjęło oficjalnie nazwę Komitetu Narodowego Polskiego, do którego starano się wciągnąć wybitnych Polaków, żyjących i działających w państwach Europy Zachodniej, czy też po drugiej stronie oceanu. A w roku 1916 i 17 Francja jest tym czołowym europejskim mocarstwem Antanty. Z kolei po rewolucji rosyjskiej obecność dość dużej Polonii we Francji już wtedy, głównie robotniczej, i tradycje, powiedzmy, polskie liczenia na Francję, prawda, dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać, mamy. Ale też tradycje migracji politycznych do Francji. Tak, wielkiej emigracji po powstaniu listopadowym spowodowały, że słusznie zresztą uznał Komitet Narodowy Polski, że we Francji należy się ulokować, żeby być blisko i móc wywierać jakiś możliwy wpływ na postawę rządu francuskiego. I stąd w 1917 roku Komitet Narodowy Polski został przez Francję i inne państwa Antanty uznany za coś w rodzaju rządu na emigracji. A potem w 1918 oficjalnie jako polityczna reprezentacja Polski i Polaków. I tutaj kluczowe było, jak już powiedzieliśmy, ale mi się wydaje to bardzo warte podkreślenia,
to osłabienie Rosji, rewolucja, kiedy okazało się, że nie ma przeciwwskazań, żeby tak, uznać... że z tamtej strony już nie ma przeciwwskazań. Zresztą jakąś było formę to... autonomii, czy niezależności, czy niepodległości Polski. Czyli mamy rok 1917, zupełnie niezależnie od tego, że Stany Zjednoczone wkraczają do wojny, powstaje, a raczej w związku z rosyjską rewolucją, powstaje Polski Komitet Narodowy, najpierw w Szwajcarii, potem działa we Francji pod przewodnictwem Romana Dmowskiego. I też Polski Komitet Narodowy jest pomysłodawcą utworzenia nie tylko rządu, ale armii. Tak, sił zbrojnych, polskich sił zbrojnych. Czym w ramach armii francuskiej? To znaczy ich status miał się zmieniać. To oddziały polskie tworzone we Francji, właśnie pod egidą tego komitetu, one nie były częścią armii francuskiej w tym sensie, że żołnierze i oficerowie nie składali przysięgi, jaką składali obywatele francuscy powołani do wojska francuskiego. Ale ja zrozumiałam, ale popraw mnie, jeśli się mylę, że składali jakąś przysięgę podobną do tej, którą składali żołnierze służący w Legii Cudzoziemskiej, czyli będący częścią armii francuskiej. Owszem, Polacy też służyli w Legii Cudzoziemskiej, ale tam składa się taką przysięgę ogólną, bardzo, oczywiście inną niż rota francuskiej przysięgi wojskowej. Natomiast w przypadku tego, co potem stało się Błękitną Armią, oni od początku nosili na czapkach polskiego orzełka jako godło. Językiem służbowym był polski, sztandary i proporce też były z polskimi godłami. Więc były te jednostki traktowane jako, w gruncie rzeczy, jako armia, jedna z armii sojuszniczych. I oficjalna nazwa brzmiała Wojsko Polskie. Skąd się wzięła nazwa Błękitna Armia? To od koloru francuskich mundurów. W których jednak oni chodzili. Tak, mundury były kroju i koloru francuskiego. Czapki były inne, godła były inne. Francuzi pod koniec roku 1915 wprowadzili właśnie kolor, który po francusku nazywał się bleu d'horizon, czyli błękit horyzontalny. To było takie szaro-niebieskawy kolor i stąd właśnie ten przydomek armia błękitna od koloru mundurów. Francuskie oczywiście były również hełmy, broń, regulaminy były tłumaczone z francuskiego, ale był to status tych jednostek był statusem Wojska Polskiego. Zrozumiałam, że z archiwów historycznych wynika, że oficerowie w tej nowo utworzonych oddziałach Armii Błękitnej pochodzili najczęściej z Rosji, czyli to były osoby polskiego pochodzenia z doświadczeniem w służbie w armii rosyjskiej. I wojennym już, nie tylko służbie w wojsku w ogóle, ale tak, służbie w czasie wojny. Z jednej strony, a z drugiej strony oficerowie armii francuskiej polskiego pochodzenia. Natomiast rekruci, żołnierze niższego szczebla, szeregowcy, podoficerowie, to byli ludzie polskiego pochodzenia albo polscy imigranci, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, ale także z krajów Europy, Brazylii, Kanady. No ale tutaj ten związek między Polonią amerykańską a armią, armią błękitną, okazał się szczególnie ważny. Tak, ponieważ obok Polaków mieszkających stale we Francji, bo początkowo to oni stanowili większość żołnierzy i podoficerów, właśnie Polacy ze Stanów Zjednoczonych, na ogół wtedy już obywatele amerykańscy, stanowili drugą taką dużą grupę, bo te inne, które wymieniłaś, Polacy przybywający z Kanady, z Brazylii czy z Argentyny, no, oni znaleźli się tam w mniejszej liczbie i tym, oprócz Polonii francuskiej, źródłem tych właśnie żołnierzy i podoficerów były również paradoksalnie trochę armia rosyjska, tak jak powiedziałaś, bo o czym mało kto pamięta, Rosja jeszcze carska wtedy wysłała
trochę symbolicznie po jednej brygadzie czy jednej dywizji również na inne fronty. Tak więc był korpus rosyjski walczący na froncie bałkańskim, była brygada rosyjska walcząca we Francji, no i w jej szeregach służyli zarówno jako szeregowcy, jak i czasem oficerowie Polacy, no plus jeszcze Polacy, którzy byli poddanymi państw centralnych, czyli Polacy służący w armii niemieckiej lub austro-węgierskiej, którzy dostawszy się do niewoli znaleźli się w państwach Antanty jako jeńcy i wśród nich ogłoszono możliwość wstąpienia do Wojska Polskiego i spora część tych ludzi rzeczywiście tak zrobiła. Ale tu godne podkreślenia jest to, że wśród oficerów właśnie ci Polacy, którzy służyli w armii rosyjskiej i po części ci, którzy służyli w armii francuskiej, zresztą również etniczni Francuzi, dość licznie też służyli jako oficerowie w Armii Błękitnej. Aha, to tego nie wiedziałam. Szefem, dowódcą armii został generał Józef Haller, także mający doświadczenie w armiach zaborczych, czyli w armii austriackiej. Jak najbardziej. Był on oficerem rezerwy armii austriackiej w chwili wybuchu I wojny światowej, a potem służył w Legionach Polskich. Gdy wiosną 1918 roku załamała się orientacja wskutek działań państw centralnych, wskutek pokoju brzeskiego, załamała się polska orientacja na państwa centralne, część właśnie drugiej brygady Legionów, którą on dowodził, przebiła się przez front rosyjski, znalazła się po drugiej stronie i no, po długich, bardzo dramatycznych i ryzykownych podróżach część właśnie oficerów i żołnierzy tych formacji dotarła do Francji. Wśród nich był Józef Haller, który został przez Komitet Narodowy Polski zaproponowany dowództwu francuskiemu jako dowódca tych polskich formacji. No i tym dowódcą został i stąd bywa pamiętany czasem jako błękitny generał. Rozumiem, że Armia Błękitna ma swojej takiej wielkiej legendy i potem znaczenia w niepodległym państwie polskim właściwie nie zdobyła doświadczenia i nie wykazała się zbrojnie na frontach I wojny światowej. Tak, z wyjątkiem pierwszej dywizji tej armii, która w 1918 roku uczestniczyła w działaniach na froncie zachodnim. Natomiast kolejne dywizje, tworzone dopiero w tym czasie, po prostu nie zdążyły na wojnę światową. Natomiast istnienie tej armii w następnych latach odegrało bardzo dużą rolę w militarnych dziejach odrodzonego państwa polskiego, bo była to formacja liczna, uzbrojona, wyszkolona według najnowszych wówczas wzorów, uzbrojona w najnowszą wówczas broń i jej przybycie do Polski, a to dopiero nastąpiło w marcu, kwietniu 1919 roku, miało bardzo istotny wpływ na, no, na przebieg wojen o granicę odrodzonej Polski. I w szeregach tej armii nadal walczyli wtedy, aż do formalnie do końca 1919 roku, właśnie ci liczni Polacy, obywatele amerykańscy, francuscy, kanadyjscy, brazylijscy. Wśród nich trochę właśnie po prostu Francuzów skierowanych jako instruktorzy, bądź czasem dowódcy poszczególnych jednostek, albo i personel, no nie wiem, jednostki lotnicze tej armii były obsadzone głównie przez Francuzów, z nielicznymi wyjątkami. Wszyscy oni mieli tu walczyć. A dołączyli do nich, aczkolwiek to nie była część Błękitnej Armii, w początkach 1920 roku amerykańscy piloci myśliwscy, weterani I wojny światowej, którzy utworzyli w Paryżu, we Francji to się stało, ochotniczą eskadrę myśliwską imienia Tadeusza Kościuszki i wzięli oni bardzo, ta jednostka wzięła bardzo czynny udział w kampanii 1920 roku. Symbolicznie dowódca tej jednostki, amerykański oficer lotnictwa, pilot myśliwski, nosił francuskie nazwisko Fauntleroy w wymowie amerykańskiej. Polski Komitet Narodowy
jak powiedzieliśmy, działał we Francji, utworzył Błękitną Armię. Do Stanów Zjednoczonych, jak do innych krajów, wydelegował swojego przedstawiciela i w Stanach Zjednoczonych został nim Ignacy Paderewski, cieszący się wówczas sławą świetnego pianisty, także w Stanach Zjednoczonych, no i pierwszy polski premier, pierwszy premier II Rzeczpospolitej od 1919 roku. Natomiast już od 1917 Paderewski był przedstawicielem Polskiego Komitetu Narodowego w Stanach Zjednoczonych. Czy możesz powiedzieć parę słów o jego zaangażowaniu i o jego roli w namawianiu Amerykanów polskiego pochodzenia do przystępowania do Błękitnej Armii? Czy raczej o roli Paderewskiego możemy mówić o roli dyplomaty, osoby, która miała wpływ na Wilsona, czy elity polityczne Stanów Zjednoczonych, raczej niż na proces poboru? Znaczy, zacząć może należałoby od tego, że Ignacy Paderewski od samego początku I wojny światowej bardzo aktywnie działał w państwach neutralnych i w Europie Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych, w tych wszystkich komitetach i strukturach, które miały organizować pomoc dla dotkniętej skutkami działań wojennych ludności Polski. Ale więc taką pomoc materialną, charytatywną, taka nie wojskową. Tak, leki, tak, żywność, odzież. On był bardzo aktywny na tym polu. Czy bycie znanym artystą, tak, to jest dobra pozycja. Dobrze znanym artystą, wręcz no, postacią charyzmatyczną, pod pewnymi względami. Znaczy ci, którzy się z nim stykali, potwierdzali potem wielokrotnie, że on potrafił wywrzeć wpływ na rozmówców, oczarować rozmówców. Oczywiście taka pozycja bardzo ułatwiała tę działalność i w tym wszystkim on przemycał początkowo, a potem otwarcie wymieniał sprawę niepodległości Polski, którą pozytywnie powinna ta wojna rozwiązać. I sukces odniósł w kontaktach z członkami amerykańskich elit politycznych. Oczarował absolutnie jednego z doradców prezydenta Wilsona, pułkownika House'a, który go wprowadził, jeśli można tak powiedzieć, na salony, a dzisiaj do Białego Domu. House miał ogromny wpływ na Wilsona, który liczył się z jego opinią jako eksperta od spraw międzynarodowych. No i tak przynajmniej House w swoich wspomnieniach potem napisał, że Paderewski pozwolił mu zrozumieć, jak ważna jest sprawa niepodległości Polski, nie tylko dla Polaków, ale w ogóle dla pokoju w przyszłej Europie. I tu właśnie ten sława, jaką cieszył się, i to już sporo przed I wojną światową, Paderewski jako artysta, bardzo pomagała mu potem już w działaniach stricte politycznych. I wybór jego, czy mianowanie go przedstawicielem Komitetu Narodowego Polskiego na Stany Zjednoczone, był po pierwsze był logiczny, a po drugie okazał się tak strzałem w dziesiątkę, jeśli można tak powiedzieć, bo żaden polski polityk tego okresu nie był w Stanach Zjednoczonych tak znany i tak popularny. Więc tu rzeczywiście tam odegrał on ogromną rolę. Uczestniczył naturalnie później, już w 17 i 18 roku, w różnych publicznych wystąpieniach, nawołując Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych, żeby wstępowali do tworzonego we Francji Wojska Polskiego. Został ostatecznie, tak jak już wspomniałaś, premierem Rzeczypospolitej, ale nie pierwszym. Natomiast jego rząd został de jure uznany przez państwa Antanty, bo rządy tworzone w Warszawie od listopada 1918 roku były uznane zarówno przez pokonane państwa centralne, jak i przez państwa Antanty, ale de facto, jako de facto rząd polski, czyli taki, z którym się utrzymuje kontakt. Formowane były przez innych polityków? Tak, kto był pierwszym premierem? Więc przyjmuje się, że pierwszym rządem odrodzonej Rzeczypospolitej był ten, który 16 listopada 1918 roku mianował Józef Piłsudski.
jako tymczasowy naczelnik państwa. I tu premierem był Jędrzej Moraczewski, wybitny działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. Jego rząd dotrwał do stycznia 1919 roku, kiedy to nastąpiła wyjątkowo nieudaczna próba zamachu stanu wojskowego ze strony Narodowej Demokracji, którą Józef Piłsudski stłumił, bez trudu zresztą najmniejszego, ale wykorzystał, aby powołać nowy rząd właśnie z Ignacym Paderewskim na czele, rozumiejąc, że dobre dojścia Paderewskiego do polityków amerykańskich, francuskich, pozwolą uzyskać formalne uznanie tego rządu jako no, partnera i sojusznika. I tu no, Paderewski, znaczy jako premier również stał się znany na całym świecie. No, czasem ironizowano, że co to za dziwne, to musi być państwo, gdzie pianista jest premierem. To David Lloyd George chyba powiedział, wybitny brytyjski polityk. Ale właśnie o ile Daszyński był postacią poza Polską, nieznaną przecież nikomu, mimo że był wybitnym politykiem, no to Paderewski to była gwiazda i choćby właśnie to, że kojarzyć zaczęto Polskę z Ignacym Paderewskim, już odgrywało pozytywną rolę. Powiedziałeś Daszyński, Moraczewski. Tak. Znaczy, nie, przepraszam. Tak, Moraczewski. Daszyński parę dni wcześniej utworzył rząd w Lublinie, i też był socjalistą, ale ten rząd złożył swoje pełnomocnictwa w ręce Józefa Piłsudskiego, gdy ten powrócił do Warszawy, który no, uważał, że powołanie tego rządu zresztą było błędem, choć publicznie tego nie powiedział, że ten rząd był zbyt socjalistyczny z kolei. Czyli Ignacy Paderewski był krótko, niecały rok premierem, nie wykazał się wybitnymi zdolnościami politycznymi. Pracował też jako, jednocześnie gdy był premierem, zachował też tekę ministra spraw zagranicznych. Dyplomacja to była jego mocniejsza strona niż zarządzanie rządem. Czyli to możemy pominąć. Natomiast to, wydawało mi się, że to jest ciekawa postać i taka łącząca amerykańską i polską historię i pokazująca rolę Stanów Zjednoczonych w odzyskaniu niepodległości w tych pierwszych latach niepodległości. Bo Paderewski po wybuchu, przepraszam. Nie należałoby jeszcze dodać, że gdy mówimy o dyplomacji Ignacego Paderewskiego, to należałoby ją chyba zaliczyć do kategorii takiej dyplomacji osobistej. No bo on nie miał doświadczenia w kierowaniu polityką zagraniczną jakiegokolwiek rządu, natomiast gdy reprezentował ten rząd i to państwo, no właśnie potrafił pozyskać życzliwość rozmówców prawie w każdym przypadku. Poczynając od swojej prezencji, poprzez sposób prowadzenia rozmowy, argumentacji, rzeczywiście wywierał bardzo pozytywne wrażenie. Paderewski po tym krótkim okresie premierowania wyjechał z Polski i przebywał albo w Europie Zachodniej, a w czasie II wojny światowej właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie w 1941 roku umarł. Czyli czy został naturalizowanym Amerykaninem w czasie II wojny światowej? Nie, chyba nie. Chyba nie. Chyba nie, bo on jednak miał to podkreślał zresztą to swoje obywatelstwo odrodzonego państwa polskiego, więc tam miał status uchodźcy raczej. Natomiast no, aktywnie uczestniczył w polskim życiu politycznym już no, na emigracji wtedy. Można powiedzieć, że nieomal do końca życia brał czynny udział w pracach władz Rzeczypospolitej działających wtedy na wygnaniu. Historycy uważają, że wpływ Paderewskiego na Howsa, a Howsa na Wilsona był odpowiedzialny za to, że wśród 14 słynnych punktów prezydenta Wilsona w przemówieniu z 1918 roku, tak, ze stycznia 1918 roku. Sprawa polska, inaczej niż czechosłowacka czy jugosłowiańska, była omówiona w osobnym punkcie. Czyli nie stanowiła tylko przypadku
państwa, które ma powstać z woli narodu, żeby spełnić tę zasadę samostanowienia narodów, no ale poświęcono jej osobny punkt. Więc uważa się, że to zasługa Paderewskiego, tego uroku, wpływu, inteligencji Paderewskiego na amerykańskie elity polityczne. Czy możesz powiedzieć parę słów o tym słynnym wystąpieniu Wilsona i 14 punktach, no i roli tego punktu numer 13, który nawołuje do powstania i poparcia dla niezależnego państwa polskiego? Należy może zacząć od tego, że równo rok wcześniej, w styczniu 1917 roku, gdy Stany Zjednoczone jeszcze były neutralne, prezydent Wilson w przemówieniu do Senatu USA zawarł zarys tego, czego ukonkretnieniem jak gdyby było o rok późniejsze orędzie złożone z 14 punktów. Tam nie ma podziału na punkty w tej pierwszej wersji, ale sprawa utworzenia państwa polskiego jest tam też wymieniona. I rzeczywiście warto zwrócić uwagę na to, co podkreśliłaś przed chwilą, mianowicie, że sprawę polską jak gdyby wyjęto, potraktowano jako punkt osobny, a nie, tak powiem, zakwalifikowano tak, jak to jest w punktach, że narody Austro-Węgier powinny mieć prawo do niepodległości, narody Imperium Tureckiego powinny mieć prawo do samostanowienia. Rzeczywiście tu sprawa polska została tym samym potraktowana, tak jak sprawa Belgii, Rumunii czy Serbii, a więc państw, które istniały w 1914 roku. No, nawet upierając się, można by pójść dalej, że sprawa polska została potraktowana podobnie jak sprawa nowych granic Francji i Włoch. I tu rzeczywiście mamy do czynienia z dość wyjątkowym podejściem. I na pewno wpływ Hausa, a poprzez niego wpływ Paderewskiego, jakąś rolę w tym musiał absolutnie odegrać. Jakie argumenty tutaj mogły trafić szczególnie? No myślę, choć może to ze względu na moją specjalność, że fakt, iż Polska nie miała być jednym z tych państw, które powstaną dopiero, a których nigdy do tej pory nie było, tu podkreślanie tysiącletniej prawie historii państwowości polskiej, musiało być dość mocnym argumentem, jako dowód na to, że Polacy potrafili przez wiele wieków mieć swoje państwo i funkcjonowało ono lepiej albo gorzej, ale funkcjonowało. Czy postulat utworzenia niezależnego, niepodległego polskiego państwa to jest punkt numer 13 z 14 punktów? Powiedzmy coś więcej o tym słynnym przemówieniu, niezależnie od punktu 13. To, jak powiedziałeś, symbolizuje wejście Stanów Zjednoczonych na scenę polityki światowej. I to wejście jako głównego rozgrywającego. Bo po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych i w ogóle w historii powszechnej amerykański pomysł na urządzenie świata został przyjęty przez wszystkich partnerów w sensie bardzo szerokim. Partnerem jest państwo, z którym jesteśmy w stanie wojny. Też jest partnerem, tylko w sposób specyficzny. I wówczas państwa Antanty, rządy państw Antanty bardzo szybko zadeklarowały przyjęcie 14 punktów Wilsona jako podstawy przyszłych traktatów pokojowych z najrozmaitszymi zastrzeżeniami, ale jednak. A w drugiej połowie 1918 roku również rządy państw centralnych, prosząc o warunki rozejmu, a potem pokoju, podkreślały w swoich notach, że 14 punktów prezydenta Wilsona powinno być podstawą przyszłego pokoju. A więc obie walczące strony przyjęły, przynajmniej